Dzień dobry, dzień dobry. My przyszliśmy na pole zobaczyć, jak nasze zboże rośnie. Tutaj słabo, a tu gdzie był torf, to jest fajne. Żeby takie wszędzie było, to byśmy mieli plony, nie? Franuś, nie zrywaj, chodź. Idziemy. Przyszliśmy zobaczyć i przyszliśmy rąbać drzewo. Bo mój mąż pociął drzewo. Tu mamy całą stertę drzewa do pocięcia. I to jest też jeszcze drzewo po tej nawałnicy powycinane. I to tu jest wszystko. Co, Franuś? Gacie spadły! Trzeba je zawiązać. No i to trzeba będzie wszystko pociąć. Ale póki co to my mamy te grube do cięcia. Tu. Tutaj jeszcze. A to będziemy ciąć, a to jest jeszcze od zeszłego roku, tamte dwie kubki. To ja przywiozłam sobie traktorem. No, a to są resztki, które nie zostały wzięte na sprzedaż. Jest suche. Muszę to pociąć wszystko. I będziemy to sobie wozić. Do piwnicy, jak to wyschnie. Nie wiem. W sumie to już jest suche, to można wozić. To tylko trochę zmokło, bo wczoraj padało. Czekaj, chodź, zobaczymy jeszcze, jakie to żyto jest, jo? Bo tata się pyta, ja ci prosiłam ostatnio o coś, nie? No, o coś ci prosiłam ostatnio. Chyba patrz, jakie małe wiśnie. O ja. Ta duża wiśnia nie ma nic, a te małe mają pełno. Ale to są takie dzikie. Widzisz, jakie to przynży? To jest na tym torfie duże, Jasiu. Wielkie, co? Ma duży kłos, tylko że tam są jeszcze te chwasty. Ale zobacz, jaka różnica jest. No, a żyto będzie niedługo do koszenia. Fenek. No. Ale szybko, kojwan nie przyjadą. No, coś będzie w tym roku z tego. Jaku tako. Wieka też będzie do koszenia. Greka jeszcze nie. O, jabłek ile jest w tym roku, też dużo. Wiem, ta też jest na tej. Ja? No. Widzisz, my tu długo nie byliśmy przy tym drzewie. A na tej małej też? O, tu nie ma przecież nic, nie. Nie ma Renety, Renety jest mało. Kilka tam jest. O, a na tej czereśni co, tam są robaki czy nie ma robaków? Nie. Czekaj, zobaczymy. Trzeba rękawice odłożyć. No ale na tej dużej nie ma nic. Ale nie drży się. Ty musisz tak krzyczeć. Na tej czereśni koło szklarni są czereśnie fajne. Nie ma ich aż tak strasznie dużo. Ale jest w nich pełno robali, bo ja ich nie pyskałam. No i a tutaj są czeresienki. I trochę ciemne. I zobaczymy. O. Chcecie zjeść sobie? A Franuś? Proszę, Jasiu. Duże są. Chyba nie ma robaków. Co, weź zobacz. Musisz na pół wziąć. To byśmy sobie tych mogli zawekować. Wiesz? Zerwać ci do jedzenia? Usiądź sobie, masz tu. Tu włóż sobie w koszulę. Tak, takie. Ale większą tą dziurę. Zaraz ci wypadnie wszystko. Tak tu chwyć. Ja cię będę zrywać. Zerwę ci, co się najesz. Do obiadu nic za wiele nie zjadłeś. Franek też nic nie jadł, nie? A Franuś kupę pewnie musi najpierw zrobić. Bo Franek tak ma. Jak on jest... Nie jest załatwiony. To... Są jednak robaki, są. Patrzcie na to. Kurczaki. To jest dziura od robala. Widzicie? Więc jednak są robaki. Ale to nic, ale na dżem zrobimy. Ale we wszystkich nie ma, Jasiu. Wszystkich nie są dziurki. Czekaj. Tu jest... No. Jest do tego zgnita.
Jednak za szybko pochwaliłam. My sobie usiedliśmy i patrzcie na to. Mnóstwo obali. Robale. Cześni. Wiem, mama, bo... Kurde no. Mama, bo te robaki chyba... A, idź ta. Musiałam wyrzucić. Mama. Co? Mama, weź się jeść z robakiem. Weź się nie drzyj. Tym są robaki. No i co ty chciałaś o tych robakach powiedzieć? Fenek! Że co? Ten można robaki. Nie rozumiem, co mówisz, mów nie mama. Nie można robaków jeść. Że co? Ale powiedz Jasiu wyraźnie. Że nie można robaków jeść. A. Co, Franc? Ja cię zaraz rzucę. Chcę już wywali. Daj, zapnę ci te gacie. Chodź. Siada. Jemu spadają. Chodź, Fenek. Spadają ci gacie? Ja. Idziemy rąbać drzewo? Ja. Dobra, czekaj. No, zobacz, że się wykipruje zaraz. Mhm. Na przód musisz włożyć, nie na tył. No, teraz jedź. Jasiu. Ciekawe, czy ta twoja ciężarówka wytrzyma. Ej, zostaw się kieję. Wytrzyma. No, zobacz. No, jedź. A. Dzień dobry. Raczej niedobry. Raczej jesienny. Aj, dzisiaj jest to sobota. Ja w końcu odmuliłam trochę komputer. Przy pomocy takiego znajomego, który tam się zna na komputerach i mi tam napisał, co i jak zrobić, żeby troszkę oczyścić. Ale jeszcze zamula trochę, więc teraz filmiki dopiero zaczęłam wrzucać i one są z opóźnieniem normalne, no ale trudno, ja muszę mieć nowy komputer, muszę się postarać sobie kupić nowy komputer. No tam nasz basen, widzicie? Franek, my rozłożyliśmy basen, a co za pogoda, że ja w czapce muszę chodzić. Także tak. Tak zaczęło padać, teraz jak było gorąco, no to kilka dni, a teraz... Ciągle pada. Przez już trzeci czy czwarty dzień dzisiaj. Ale to nic, deszcz jest też potrzebny. Więc niech pada. No, tylko szkoda, że dzieci Jasiu już dzisiaj też mówił, że chciałby w tym basenie pływać i miauczał mi rano. No, ale wiecie. No, a my z Frankiem jesteśmy w naszej szklarni. I chciałam wam pokazać, że kupiłam taki ten preparat, nie wiem czy wam pokazywałam, jak ostatnio pryskałam, chyba nie, który się nazywa Pylikol. I nim się psika na kwiatki właśnie pomidorów. I słuchajcie, w końcu zaczęły mi się pomidorki zawiązywać właśnie po psikaniu tym Pylikolem. I tutaj mamy już pozawiązywane pomidorki. Tutaj nie wiem, tu nie ma. Tu jeszcze chyba kwiatek się nie otworzył, nie wiem. Ja to psikałam te, które były otwarte, więc nie wiem, czy te się jeszcze otworzą, czy nie, jak to jest. No, tu już mamy małe pomidorki. Ostatnio mieliśmy w ogóle jednego tu z tej strony, tu, ale Franek go zerwał. No, a teraz już mi się od tego Pylikolu właśnie robią małe pomidorki, więc w końcu jestem szczęśliwa, bo ja już myślałam, że ja nie będę miała ani jednego pomidora, a się napodlewam tego wszystkiego, no bo każdy, kto ma szklarnię, wie, że to trzeba codziennie podlewać. Ja podlewam tak mniej więcej... O! Tu jakiś taki dziwny będzie. To chyba z dwóch kwiatków. Albo co, nie wiem. No i... Fenek, uważaj. I w ogóle one mi coś... się przypaliły. Nie wiem, czy ja za dużo nie dałam przypadkiem tego opysku, który miałam na tą pleśń na ogórki. Bo też pyskałam ogórki. Bo
No tutaj bardzo ładnie mi się zawiązała prawie cała wiązka. Cztery pomidorki, więc może jakieś zbiory będą w tym roku, a w przyszłym roku po prostu od samego początku będę wiedziała, że mam kupić ten pelikol i tyle. I nie zmarnuje mi się tyle tych kwiatków. No a tu jeszcze chciałam wam pokazać, że mamy już nasze pierwsze własne ogórki. Ja jeszcze trochę je przytrzymam, bo chcę, żeby były troszkę większe. Ale udaje się i teraz już te pozostałe nie żółkną właśnie po tym oprysku, więc jest dobrze. Ja je trochę bardziej podwiązałam, trochę im oberwałam te liście, ale pewnie znowu muszę oberwać, bo znowu ich tu jest za dużo, widzę, że narosły. No, więc tak tu się przedstawia w tej mojej szklarni. I właśnie tutaj mam taki sobie zbiorniczek do psikania. W ogóle to papryki też musiałam psikać tym pelikolem. I widzicie, tu jest papryka na przykład, która już zawiązała, a dużo tych papryczek tutaj po prostu przekwitło i nie zawiązało, bo nie psikałam tym pelikolem. Więc no tej papryki też jakoś strasznie dużo nie będzie, no ale chociaż kilka. Ja na przyszły rok już będę wiedzieć. Tato w ogóle już nie wiem, co ona tutaj odstawia, ale nie ma żadnych kwiatów. Więc to jest w ogóle jakiś ewenement, nie wiem. Tutaj są zawiązane, a tutaj te muszę psikać jeszcze, żeby je zapylić. Więc teraz bierzemy się do psikania z Franusiem. Znowu zaczyna. A co to Franuś? Czemu tu spuszcza? Czy już jest dosyć powietrza? Trzeba napompować i będziemy psikać właśnie na te kwiatki poszczególne. I zastanawiam się jeszcze, czy nie popsikać na te melony moje, bo tu mam tych kilka melonów, ale one mają kwiatki, a nie widzę, żeby zawiązywały coś tu, więc też chyba na nie popsikam. Żeby może w końcu jakiś melon jeden był, albo ze dwa chociaż. No, ale powiem wam, że naprawdę szacunek dla tych osób, które mają takie duże szklarnie, które mają duże plony, bo to jest jednak roboty. Z tym jest jednak pracy, o to trzeba tak dbać, że no, pracy jest, nie ma co. Natomiast przez moją szklarnię w tym roku zaniedbałam ogródek tam, ten z tyłu. Tam mi zarosło. Więc nie miałam tam nic takiego zbytnio, ale zaraz wam pokażę zresztą, a teraz wezmę, obsikam. Nie, Franuś? Popsikamy? No i czemu ty tak robisz? Nie wolno. Franek, nie, nie, nie broimy. No i właśnie przed chwilą Franek zerwał kolejnego pomidora. No, nie patrzy tak na mnie, bo ty to zrobiłeś. Ty jesteś taki niegrzeczny, że ja nie wiem już, jak ja mam z tobą rozmawiać czasami. Odłóż te brudne rękawice. Franuś, czemu zerwałeś pomidora? Patrzcie, jaki foch. Focha masz na mamę? Że zerwałeś mamie że zerwałeś mamie pomidora? Brzydko, Franek. Nie, nie kop. Nie wolno. Franek, nie wolno. Brzydko zrywałaś pomidora. Przyszliśmy z Franusiem do domu. Tutaj sobie odmroziłam na koktajl truskawki i banana. To oczywiście naczynia do umycia. Tu już w tym roku udało mi się zrobić dwa słoiczki malin. Kompotu z malin. I ja robię maliny, wolę w kompotach, bo wtedy można je do budyniu, do kaszymanny dodać. A teraz kończę robić konfiturę dżem. No, konfiturą tego nazwać chyba nie mogę. Dżem z czerwonej porzeczki. Wczoraj ją sobie przebrałam i zagotowałam z cukrem. Dzisiaj dodaję właśnie taki konfiturek. Więc to wsypuję i będę mieszać. No i podejrzewam, że te dwa opakowania to będzie za mało, ale my pojedziemy za chwilę do Biedronki na zakupy, bo mleka nie mam i tak dalej. Ogólnie dużo rzeczy się pokończyło.
Teraz latem też ja staram się robić tak zakupy, żeby, wiecie, zjeść większość z lodówki, a dopiero potem kupować. Więc jedziemy na zakupy i będę musiała chyba dokupić jeszcze jeden ten konfiturex, bo wydaje mi się, że to będzie za mało. No, a przed wyjazdem do Biedronki stwierdziłam, że zrobię jeszcze ciasto. I będę robić ciasto 3 bit na krakersach. Mam tutaj dwa rodzaje krakersów, ale to w niczym nie przeszkadza, bo mam tutaj pełnoziarniste i mam takie maślane. Ale to w niczym nie przeszkadza. I to jest ciasto przekładane. Krakersy z masą budyniową i z masą kajmakową. Tam mam też w lodówce kajmak, więc zaraz go sobie wyciągnę. I z czekoladą mleczną. Tutaj mam akurat 3 kostki zjedzone. No i tak, kochani, ciasto zrobione. Zajęło mi to gdzieś z godzinkę czasu. W międzyczasie jeszcze znalazłam 2 żelfiksy takie. Więc teraz będę zaraz wykładać dżem, bo on już na pewno nie potrzebuje więcej tego żelfiksu. Tylko on jest gorący jeszcze i chcę, żeby trochę ostygnął. Ostygł. Tak powinno się chyba mówić. No, a ja tutaj na wierzchu mam wiórki czekolady i tutaj muszę też posprzątać trochę, bo tu mi się nakruszyło tej czekolady. Miejsce w lodówce znaleźć na ciasto. No i oczywiście sterta naczyń do mycia, bo jakże to by było inaczej. Będę sobie teraz robić koktajl i wtedy muszę te maliny do piwnicy zanieść, przynieść słoiki na dżem i wtedy w końcu pewnie pojedziemy już na te zakupy. Chociaż może najpierw jeszcze ogień zmiecę w piecu, żeby jak przyjedziemy, żeby się wykąpać. No bo jednak dzisiaj jest sobota. My się kąpiemy codziennie, ale byłoby głupio się nie wykąpać w sobotę. Tym bardziej, że jutro chyba jedziemy gdzieś, więc jeszcze chyba najpierw ogień pójdę zmiecić. No, ale ciasto jest mega łatwe. Myślę, że każdy zrobi je. Jedyny minus, jaki jest, może być taki, że może nam się zważyć ta śmietanka, ale kto się trochę zna na ciastach, ten zrobi to bez żadnego problemu, po prostu powoli mieszając tą śmietankę 30 lub 36, albo po prostu dodać tego jeden więcej ten śmietan fix, chociaż ja kiedyś dodałam, to też mi się zważyło na początku, kiedyś tam. No, więc to tyle. Kika, kochani, utknęłam w piwnicy, bo u nas leje. A ja już mam nałożyć na ogień. Byliśmy w tej Biedronce, dopiero jest wieczór już. Ale wcześniej ja to ciasto robiłam, jakoś się tak nie wyrobiliśmy. I co? No i teraz czekam, aż przestanie padać. Mogłabym tu iść piwnicą, ale wtedy tych drzwi nie zamknę. I tak muszę je zamknąć, i tak muszę je zamknąć. Kurde, chyba pójdę piwnicą, bo cała zmoknę. Jak zmoknę, to będę chora. Podejrzewam, patrzcie, jak leje. Wy tego nie widzicie pewnie. O, na stawie widać, jak daje. A chciałam wam pokazać, co kupiliśmy z biedy. No. O, będę kichać teraz chyba. Co ja mijam? A weź to do werandy wynieś albo coś. Tutaj to też. No, cały karton mleka kupiliśmy. Co dalej? Do werandy to zanieś. Takie danonki dla głodomorów. Takie. Gdzie ty to wyniosłeś? Na werandę. No, ciekawe. Tak szybko? Takie danie. Oczywiście Franuś już to porwał. Tu jest jakaś kiełbasa. Chipsy. Wasze wspólne, a nie moje. Ale leje naprawdę masakra. Aż normalnie szaro jest. Babci bułki to są. Babci bułki zanieś. Odłóż tego dania. Tu Franek jadł w sklepie i rzucił na podłogę. To muszę kurom dać. Dobrze, zanieś babci bułki i tu babci chleb. A nie marudź. Marudo. Ty chcesz też wypić?
Ale to trzeba tak wstrząsnąć wtedy, wiesz? Wstrząśniesz? No. Nie mam cię nagrywać. Ty się wstydzisz? Jo. Dobra, mleko. Mleko dla Franka. Nie, no i wieczorem jeszcze to piję. Takie. Kabanosy. Jedne oni zjedli w samochodzie. W ogóle moje dzieci lubią kabanosy. Poczekaj, zaraz. Tutaj są drugie kabanosy. I są dobre. Dalej, co tu mamy? Ja dzisiaj będę sobie oglądać mój serial i kupiłam sobie chipsy. I to są moje ulubione. Oraz kupiłam sobie piwo. Nie wiem dlaczego, ale latem wolę pić piwo. I jakoś dziwnie się ostatnio to u mnie przyjęło, że w zimie sobie robię drinki, latem piję sobie piwo po prostu wieczorem czasami. Winogrona. Ej, spadniesz zaraz. Nie było w ogóle bananów biedących. Chciałam banany. Tu jest taka rolada ustrzycka. To też jest dobre. Co ty chciałeś? Ciastka! Poczekaj. Takie całe opakowanie delicji. Ale weź to swoje picie, bo ty to zaraz, panie kolego, to. Najpierw to wypij. Wtedy mama da ciastko, dobrze? Najpierw wypij to, to mama da ciastko. Nie, w innym wypadku na pewno nie. Najpierw wypij. Franusiu! Co to jest za wina? A nie mogę! Jak ty to kiedyś obejrzysz, Jasiek. Dlaczego to zrobiłeś? Przeproś. Przeproś, Jasiu. Jasiu, powiedz przepraszam. Jeden. Nie otwieraj, Danio. Nie. Ty masz tu otworzone. Wystarczy. Idziemy się zaraz myć. Tu są mleka. Tu są babci mleka. No, a ty zaniosłeś nasze. Dobra, to wsadź tu do nas. I tu są babci zapałki. Taki szampon. I ogólnie miałam ostatnio taki szampon zielony i one są spoko i one na długo wystarczają, powiem wam, te Timotej. I ten zielony był jakiś tam odświeżający, a tutaj jest dla kolorowych włosów. Ładnie pachną, dobrze myją, dobrze się pienią. Mój ulubiony żel pod prysznic. Mama, tak układałam. Dobra. Tutaj krema dla kota, oczywiście standard. Wyjmij, Jasiu, i dwa serki wiejskie. I to by były nasze całe zakupy na dziś. I za te zakupy zapłaciliśmy 185 zł. Ty chcesz paragon? A po co ci? Lubisz paragon? No. Niby nic. No i plus to mleko. Nie bierz się za to, daj to mamie. Mama do lodówki sobie schowa, więc tak, rozkładamy zakupy. Idziemy się myć, to by było na dzisiaj wszystko z naszego holu i z naszego nagrywania. Piszczałka mówi papa. A ty powiedz ładnie papa. Wiesz co? Dobra, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał. Piszczu, papa. Piszczu, papa. Przestań się popisywać, dobra? I co jeszcze mama chciała powiedzieć? Subskrybujcie nasz kanał i dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Lubimy czytać komentarze. Znaczy się, ja lubię czytać wasze komentarze i feedback.